Świat Tyr jest ogromny, a opowiedzenie całej jego historii wydaje się niemożliwym zadaniem. Ja jednak postaram się przybliżyć Wam najciekawsze opowieści o bohaterach, złoczyńcach, miejscach i artefaktach Guild Wars 2. A tematem tego odcinka jest... Historia Legionów. Ascalon nie należał do ludzi, należał do czarów. Jednak to ludzie zdołali wyprzeć tę wojowniczą rasę daleko na północ i osiedlić się na ich ziemi. Wtedy właśnie wybuchła największa wojna pomiędzy rasami Tyri, która do dzisiaj nie została zakończona. Wojna popielców i ludzi. A było to prawie 1500 lat temu. Najwyższym wodzem czarów był Khan-Ur, Primus Imperator, pierwszy ponad legionami. Jego siła i charyzma pozwoliła mu zyskać posłuch wśród podległych mu żołnierzy, a trzeba zaznaczyć, że horda czarów, o ile silna i wprawiona w boju, traci cały swój impet przez ciągłe wewnętrzne konflikty i walkę o władzę. Khan-Ur zdołał przezwyciężyć słabość swego ludu i zjednoczył legiony pod swoim sztandarem. Ludzie wiedzieli, że nie mogą pozwolić swoim wrogom ponownie urosnąć w siłę. Dlatego też postanowiono wysłać zabójców, którzy mieli zgładzić przywódcę czarów. Khan-Ur poległ, nie wyznaczając przy tym swojego następcy. Władzę przejęli jego synowie, którzy utworzyli istniejące do dzisiaj cztery legiony. Krwi, popiołu, żelaza i płomienia. Żaden z nich nie zdołał jednak przejąć pełnej władzy po ojcu, a nawet jeśli któryś na chwilę zdobywał posłuch wśród wojska, ginął w efekcie wewnętrznych intryg. W ten sposób ludzie w Ascalonie zapewnili sobie spokój na wiele pokoleń. Przyszedł jednak dzień, w którym rasa popielców zjednoczyła się ponownie. Miejsce, które dzisiaj znamy jako Citadel of Flame, wtedy nosiło nazwę Hrangmer. W tym miejscu szamani Legionu Płomienia spotkali Tytanów, zmutowane magią Abaddona abominacje. Legiony przyjęły ich jako swoich nowych bogów, w zamian otrzymując dar nieznanej dotąd niszczycielskiej magii, która miała posłużyć do odbicia Ascalonu z rąk ludzi. Raz jeszcze rasa czarów stała się jedną armią, tym razem pod wodzą potężnej i okrutnej kasty szamanów. Wtedy też zdecydowano, by machina wojenna była zasilana jedynie przez siłę mężczyzn, a kobiety zostały sprowadzone do roli służby. Wielki Mur Północny. Od pokoleń chronił lud Ascalonu przed zemstą ze strony popielców i przez prawie 1200 lat nie udało im się przebić tej masywnej konstrukcji. Nadszedł jednak Dzień Spopielenia. Potężny magiczny artefakt, kocioł zniszczenia, został ustawiony nieopodal wielkiego muru. Szamani odprawili rytuał, od którego niebo nad Ascalonem stało się czerwone. Ogromne kryształy, niczym meteoryty, spadły na ludzkie siedziby. Wielki mur został przełamany. Popielcy wdarli się na ziemię Ascalonu. Zjednoczone legiony nie poprzestały jednak na swoich starych ziemiach. Reszta Tyrii stanęła przed nimi otworem. Ruszyli na Or i na Krajtę, pragnąc zemsty na rasie ludzkiej. Tam jednak machina wojenna czarów poniosła sromotną klęskę. Or zostało zatopione wskutek kataklizmu sprowadzonego magią Wezyra. Krajta ocalała dzięki białej opończy oraz ich niewidzialnym bogom. Cały gniew popielców skupił się więc na królestwie Ascalonu, które pomimo sprowadzonego przez szamanów Armagedonu broniło się jeszcze przez 20 lat. Imperator Legionu Płomienia postanowił podjąć próbę zdobycia tytułu Khan-Ura, pierwszego ponad legionami. Tradycja czarów nakazywała, by roszczący sobie prawo tego tytułu dokonał wielkiego czynu wojennego, dzierżąc przy tym broń swojego legendarnego poprzednika, Pazur Khan-Ura. Imperator wiedział, że nadszedł czas jego chwały. Oblężenie Ascalonu przechylało się na stronę czarów.
Zabójcom wprawdzie nie udało się potajemnie zabić króla Adelberna, tak jak niegdyś ludzie zamordowali Khan-Ura, ale siła armii legionów wystarczyła do przebicia murów miasta i zgładzenia ludzkiego władcy. Armia czarów z imperatorem na czele stała już na dziedzińcu pałacu, kiedy oszalały Adelbern wszedł na najwyższą wieżę zamku, gdzie wyzwolił zaklęcie pochodzące jeszcze z czasów, gdy bogowie ludzi chodzili ulicami Arrakh. Błękitny ogień eksplodował, niszcząc przy tym królewski zamek aż do samych fundamentów. Popielcy wraz ze swoim przywódcą spłonęli żywcem, jednak to żadne cierpienie w porównaniu do tego, co magia szalonego króla uczyniła z Askalończykami. Zaklęcie bowiem związało duchy ludzi z tym miejscem na zawsze. Zniszczyło ich cielesne powłoki, czyniąc ich zjawami napędzanymi nienawiścią wobec czarów i ślepym posłuszeństwem wobec swojego władcy, teraz również upiora. Klątwa Askalonu nie pozwala im umrzeć, a raz pokonane odradzają się, by walczyć z najeźdźcą w niekończącej się wojnie. Klęska w Askalonie oraz śmierć tytanów spowodowały wybuch rebelii przeciwko kaście szamanów. Legion Płomienia długo bronił swojej dominującej pozycji, jednak walkę tę przegrał. Stało się tak dlatego, że pozostałe legiony postanowiły przywrócić kobietom należne miejsce w społeczeństwie, jeśli pomogą im w walce z dyktaturą szamanów. Legionom został już tylko jeden front – Askalon. Ta walka nie jest jednak do dzisiaj wygrana. Bo jak wygrać z przeciwnikiem, który nie może zginąć? Klątwa Adelberna sprowadziła zakładę na jego lud, ale jednocześnie odebrała zwycięstwo czarom. Pozostali przy życiu ludzie zabudowali się w twierdzy Ebonhawk, na południowej granicy Askalonu, i po dziś dzień ich potomkowie stacjonują tam, w niekończącym się impasie między dwoma armiami. Ten odcinek na początku miał być tylko w jednej części, jednak ilość materiału zmotywowała mnie, bym podzielił go na dwa odcinki. Myślę, że i wam przyjemniej posłuchać krótszego materiału niż długiego wykładu. W kolejnej części opowiem wam szczegółowo o czterech legionach, ich przywódcach oraz sojuszu ludzi i czarów. Jestem też bardzo ciekawy waszej opinii o tym materiale, dlatego dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej opowieści z uniwersum Guild Wars 2 oraz o czym chcielibyście ode mnie usłyszeć. Nie zapomnijcie również ocenić filmu. Dziękuję wam za uwagę, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. La 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 la